Na imprezie firmowej Kagatej i Sedaj ujawniają plan Dogana i zawstydzają go na oczach wszystkich. Wściekły Dogan nakazuje Muratowi zabić Kagatej. Zobaczcie, co będzie się działo w 415. Odcinek serialu Zakazany Owoc będzie można obejrzeć w wtorek, 27 lutego 2024 roku. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15, w 415 odcinek serialu Zakazany Owoc, Dogan jest zły na Yildiza za wspieranie Kagatej i ich dwóch walk. Ekin wspiera Yildiz i staje po jej stronie. Sedaj ogłasza firmie, że on i Kagatej są braćmi. Co się stanie, gdy wszyscy dowiedzą się, że Sedaj jest najważniejszą osobą w firmie, a ten, kto go pociągnie, dostanie akcję? W skrócie, co dzieje się w 415 odcinek serialu Zakazany Owoc, Yildiz odkrywa dziewczynę, która założyła fałszywy profil ze swoim imieniem i od tej samej dziewczyny uczy się, jak zarobić dużo pieniędzy. Ender i Handan walczą o uwagę Sedaj, na imprezie firmowej Kagatej i Sedaj ujawniają plan Dogana i zawstydzają go na oczach wszystkich. Wściekły Dogan nakazuje Muratowi zabić Kagatej, co Dogan wyjaśni Yildizowi, który również był na imprezie i chce wiedzieć, czy wszystko, co powiedział Kagatej e Sedaj, było prawdą? Ender uważa, że równowaga w firmie uległa zmianie i stoi za Kagatej. Emir i Yildiz przybywają przed budynek, w którym mieszka dziewczyna, która utworzyła fałszywy profil z nazwiskiem Yildiz. Yildiz dzwoni, z domofonu słychać głos pytający, do kogo zadzwonić. Yildiz strzela pierwszą rzeczą, która przychodzi jej na myśl, jesteśmy z firmy oferującej linki. Drzwi się otwierają i wita ich służąca w średnim wieku. Yildiz pyta Emira, czy w domu jest młodsza służąca, po czym oboje się rozglądają. Kobieta woła kogoś, oznajmiając, że przybyli jej goście. Pojawia się młoda dziewczyna, dobrze ubrana. Yildiz przedstawia się dziewczynie, a ona odpowiada, że wie. Może odkryłeś mój fałszywy profil? Pyta Yildiz. Tak, przyznaje dziewczyna, proszę pani, jestem tu z moją ochroną. Ostrzega Yildiz. Emir, on by nikogo nie skrzywdził, ona mówi, Emir mówi Yildizowi, że się boi. Yildiz pyta kobietę, czy wstydzi się tworzyć fałszywe profile i grozi, że ją pozwie. Kobieta ze śmiechem mówi Yildiz, że myślała, że ma poczucie humoru, a okazało się, że jest agresywna. Yildiz każe jej natychmiast usunąć swój profil, bo wygląda na to, że jest już bogata. Kobieta przyznaje, że na tym się wzbogaciła, jak to? Yildiz nam wierzy, znane osoby w sieciach społecznościowych zarabiają wiele bonusów. Co miesiąc jestem inną osobą i tak zarabiam pieniądze. Emir jest zainteresowany tym, jak to się robi, a dziewczyna mówi mu, że sprzedaje linki i 20 linków dziennie jej wystarczy. Yildiz pyta ją, ile zarabia za jedno łącze.
Kobieta szepcze jej do ucha. Yildiz jest zaskoczona, a Emir pyta ją, ile, a Yildiz mówi dużo. Kobieta oferuje, że jeśli nie wniosą przeciwko niej zarzutów, udzieli jej wskazówek. Dogan wzywa Handana do swojego biura. Dogan mówi jej, że Ender był z nim. Handan mówi mu, że najwyraźniej Ender był bardzo rozczarowany i nie powinien lekceważyć swojej byłej żony, ponieważ rozwiązała sprawę. Dogan ze złością mówi jej, że powinni byli dokładnie przeszukać pokój, bo Ender zasadził kolejnego chrząszcza i dodaje, mówiłaś sobie, że szarlatan Fido to twój człowiek. Handan mówi, że Ender przetworzył jej głos. Dogan mówi jej, że go to nie obchodzi, ale nie chce wciągać Kumri i Yildiz w absurdalną grę między nią a Enderem. Sedai kontynuują swoją grę polegającą na byciu wściekłym i sfrustrowanym na Kagatei za to, że nie zaakceptował go jako swojego brata w obecności Murata. Murat mówi Sedai, że jeśli poprosi i udowodni Doganowi, że mu pomogą, i prosi, aby mu zaufał. Akcja przeskakuje do wieczora. Ender mówi bratu, że zabiera Sedai na kolację. Janer ostrzega siostrę, aby uważała, aby za niego nie wyjść, bo jeśli chodzi o akcję, jego siostra wariuje. W tym samym czasie Handan dzwoni do Sedai i zaprasza go, aby do niej przyszedł. Sedai mówi, że nie może, bo pani Ender zaprosiła go na kolację. Handan zastanawia się, gdzie będzie ich kolacja. Sedai mówi jej to w restauracji Ekin. Handan decyduje, że ona również powinna się tam udać. Sedai mówią Kagatei, że szkoda być bogatym, ponieważ uwierzyli w jego historię i włożyli na niego koronę. Czy to Dogan? Pyta Kagatei. Nie, Handanie. Ach, pani Ender zaprosiła mnie na obiad, a ty mimo bogactwa i charyzmy masz tylko jedno małżeństwo. Bracie, jutro idę do Dogana, po tym skandalu nam nie uwierzą. Kagatei mówi, że Dogan dostanie to, na co zasługuje. Wieczorem Dogan informuje Yildiz, że Kagatei i Sedai są braćmi, a Sedai planuje pozwać Kagatei o odebranie połowy jego majątku. Enderze, wiedziałeś? Pyta Yildiz, tak, cóż, wtedy będziemy mieli kolejny ślub. Dogan prosi Yildiz, aby nie omawiała tego tematu z Kagateiem, a ona obiecuje mu, że tego nie zrobi. Nieco później, zanim zasiądą do stołu, Kumri pyta Ekina, czy słyszał wiadomość, że Sedai i Kagatei są braćmi. Ekin odpowiada, że rozmawiał z Kagatei, ale nic mu nie powiedział. Dogan, który właśnie wchodzi i podsłuchuje ich rozmowę, mówi mu, że najwyraźniej Kagatei był zbyt zawstydzony, aby mu powiedzieć. Dogan ostrzega córkę i zięcia, że nie chcą rozmawiać na ten temat w obecności Yildiz podczas kolacji. Ender i Sedai są w restauracji Ekina. Ender pyta, skąd wiedział, że on i Kagatei są braćmi, i odpowiada, że powiedziała mu ciotka. W tym momencie do restauracji wchodzi Handan, Sedosh.
Handan odwraca się, widząc Sedai. Skąd ten się wziął i Sedoś do ciebie dzwoni? Zastanawiał się Ender. Handan bezczelnie siada przy ich stole i pyta Sedai, czy się spóźniła. Ender mówi jej, że nie może spóźnić się na spotkanie, na które nie została zaproszona. Sedoś zadzwonił do mnie, bo powiedział, że będzie się tobą nudził. Nic takiego nie powiedziałem, mówi Sedai i prosi, aby nie kłócili się, ale razem zjedli kolację i pyta, czego chcą. Adana kebab, mówi Handan i wyjaśnia, byłeś z Adany, prawda? Dla mnie sałatka quinoa, Sedai, mówi Ender. Sedai idzie rzekomo sprawdzić, czy jest Adana kebab. Podchodzi do Janera i Gumrze, którzy są przy barze, i prosi, żeby nie zostawiali go tylko z tą dwójką. Janer mówi mu, że prawdopodobnie byłoby lepiej, gdyby miał trochę pieniędzy i mówi mu, żeby się nie martwił, ponieważ jest pewien, że wszystko będzie dobrze. Sedai wraca do stołu i mówi, że nie ma kebaba, a Handan mówi, że zamówi coś innego. Następnego dnia Sedai udają się do Dogana i mówią mu, że odkąd rozeszła się wieść, ludzie nie pozwolą mu go odnaleźć. Dogan pyta, jak może mu pomóc. Sedai proszą Dogana, aby wziął go pod swoją opiekę i dodał skrzydeł. Dogan mówi mu, że nie ufa tak łatwo i wymaga to czasu. Sedai oferuje mu zadanie na dzisiejszej imprezie, a on pokaże mu, jak zrujnować Kagatej. Dogan każe mu pozwać Kagatej, a on będzie go wspierać, akcja przeskakuje na imprezę. Kagatej przemawia i gratuluje swoim pracownikom przybycia na tradycyjną letnią imprezę. Kagatej mówi, że ten rok był dla niego trudny, ponieważ doświadczył wielu zdrad. Sedai siedzący przy stole Dogana wstaje i pyta Kagatej, czy on też może coś powiedzieć. Kamera kieruje się na uśmiechniętego i zadowolonego Dogana. Kagatej mówi Sedai, że nie ma to nic przeciwko. Wychodzi Sedai i mówi, że ma wiele do powiedzenia, ale najpierw muszą usłyszeć słowa jednego człowieka i włączają wideo. Na filmie ciotka Sedai najpierw wyznaje, że Dogan Yerdram zapłacił jej, aby powiedziała Sedai, że ona i Kagatej są braćmi. Następnie słyszą nagranie, w którym Dogan mówi Sedaiowi, że chce, aby Sedai pozwał Kagatej o podział spadku i że będzie go wtedy wspierał. Kagatej przytula Sedai i prosi o brawa dla Dogana, z którym chciał walczyć z Sedai i wyrzucić go z gospodarstwa. Zhańbiony Dogan odchodzi i mówi Muratowi, aby skończył z Kagatejem, bo nie będzie dla niego pokoju, dopóki Kagatej będzie chodził po ziemi. On umrze, to takie proste. Dogan mówi ze złością do Murata, Ender pyta Kagatej, czy to prawda, ponieważ to bardzo niebezpieczne, że wystawił Dogana wszystkim.
Kagatej zapewnia ją, że Dogan nic nie zrobi, Yildiz chce porozmawiać z Doganem i wyjaśnić jej, czy to prawda. Dogan prosi ją, aby dała mu czas na uspokojenie się, aby nie powiedział nic, co mogłoby ją zdenerwować. Chce wiedzieć, czy zarzuty, Dogan przerywa Yildiz i ostrzega ją, aby nie rozmawiała z nim o Kagatej i prosi ją, aby wróciła do domu, a on wróci do domu, gdy się uspokoi. W salonie Yildiz widzi Kagataja i mówi mu, że nie wierzy w żadne jego słowo. Kagatej mówi jej, że doskonale wie, że mu ufa, ale ona nie ma odwagi przyznać się do tego przed sobą i dodaje. Bardzo mnie ciekawi, jakim kłamstwem Dogan cię uśpi. Ender opowiada Janerowi, co wydarzyło się na przyjęciu, że Kagatej wyjaśnił na oczach wszystkich, że on i Sedai będący braćmi to sprawka Dogana i ujawnił to wszystkim. Dlatego muszą stać po stronie silnych, a po tym, jak Kagatej zrujnował wizerunek Dogana, odzyskanie go przez Dogana jest całkowitym absurdem. Ekin jest po stronie Kagatej. Spójrzcie tylko, co za unia, Handan jest wściekła, że znów postawiła na niewłaściwą stronę. Jamal radzi jej, aby nie uderzała teraz i nie opowiadała się po żadnej ze stron. Handan mówi mu, że nie chce denerwować Dogana. Dogan i Kagatej spotykają się na korytarzu firmy. Wściekły Dogan mówi mu, że popełnił duży błąd. Zdałem sobie sprawę, że jeśli nie powiem ci prawdy, nadal będziesz myśleć, że udaję. Byłem zmuszony, mówi Kagatej. Dogan grozi mu, że gorzko tego pożałuje, ale będzie już za późno. Kagatej mówi mu, że ostrzegał go, że wszyscy zobaczą jego prawdziwe oblicze, a zwłaszcza Yildiz. Nie wspominaj imienia Yildiz. Dogan ostrzega go wściekle, nikt nie będzie cię już szanował, ani w firmie, ani w twoim domu, Dogan. Ender udaje się do Kagatej i proponuje, aby urządzili uroczystą kolację i zaprosili także Ekina, aby wytrącili Dogana z równowagi i powrócili do starego porządku. Dogan wraca do posiadłości i wyznaje Yildiz, że zrobił wszystko, co kazał Kagatej, ale zasłużył na to, bo chciał to zerwać i odzyskać ją. Wykorzystuje nawet Khalid Kaina, aby go wspierał i bardzo go to denerwuje. Nawet jeśli taki jest jego cel, dobrze wiesz, że cię kocham i jestem przy tobie. Dogan wyjaśnia, że jego miłość i zazdrość do niej przyćmiły mu umysł, ponieważ bał się ją stracić i chciał dać Kagatej nauczkę. Ekin dzwoni do Kagatej i mówi mu, że zrobił mu bardzo miłą niespodziankę. Kagatej przeprasza, że go zawiódł. Ekin mówi mu, że tak jest lepiej. Kagatej mówi mu, że Ender wydaje świąteczną kolację i jeśli to nie problem, tu go zaproszą. To nie jest problem. Mówimy o gościu, który próbował mnie zabić. Ekin pyta Kumri, czy ma coś przeciwko temu, a ona odpowiada mu, że chce jeszcze bardziej wkurzyć ojca, ale jej to nie przeszkadza.